To tutaj, w siedzibie dawnego Inwestparku przy ulicy Dąbrowskiego, od środy uchodźcom wydawane są najpotrzebniejsze rzeczy. Po pomoc przyjść może każdy Ukrainiec. Mają możliwość odebrania od nas podstawowych rzeczy, takich jak środki higieniczne, żywność, woda, koce, ręczniki, ubrania. Pomoc ta jest przekazywana mieszkańcom nieodpłatnie. Dary pochodzą od Pilan. Wiele rzeczy trafia także do Banku Żywności, który koordynuje miejskie zbiórki. Potrzeba jednak wolontariuszy do segregowania i rozdzielania tego, co przynoszą mieszkańcy. Bank Żywności utworzył także specjalne subkonto, na które przelewać można pieniądze na pomoc Ukraińcom. Którzy tutaj do Piły napłyną, albo ci, którzy są związani z nami jakoś i oczekują tej pomocy na Ukrainie. Potrzebne są pieniądze i na transport, i na dokupienie tego, co konieczne, być może nawet na jakąś quasi-socjalną pomoc. Dla tych, którzy z różnych względów przelewu zrobić nie mogą, ale mają gotówkę, z pomocą przychodzi Regionalne Centrum Kultury. To jest właśnie puszka, do której zbieramy pieniądze na pomoc dla Ukrainy. Puszka stoi przy kasie RCK-u. Dary z kolei przynosić można do większości przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w samej Pile i na terenie powiatu pilskiego, a także na uczelnie czy do parafii. Wszystkie aktualne informacje o tym, jak, gdzie i komu można pomóc, dostępne są m.in. na dwóch grupach na Facebooku. Piła dla Ukrainy to jest jakby grupa założona przez miasto, ale z kolei Pilanie Ukrainie to jest inicjatywa obywatelska założona przez Pilan, bardzo dobrze prowadzona. A także na stronach Urzędu Miasta czy Starostwa Powiatowego. Miasto wydaje uchodźcom bezpłatne karty miejskie upoważniające do korzystania z komunikacji autobusowej. Prezydent przypomina jednocześnie o konieczności rejestracji w punktach recepcyjnych. Jak Państwo nawet kogoś zabieracie, koniecznie musicie przejechać przez ten punkt, a potem kierować się zgodnie ze wskazaniami. Tylko w ten sposób będzie można uzyskać długofalową pomoc Państwa i samorządu. Uchodźcom pomaga także Starostwo Powiatowe w Pile. W porozumieniu z jedną z firm w Kijaszkowie powstała baza dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Schronienie znajdzie tam ponad 100 osób. Jako powiat pilski zorganizowaliśmy w tej chwili około 120 miejsc już docelowych w miejscowości Kijaszkowo dla pracowników i obywateli Ukrainy. Te osoby już dzisiaj się tam wprowadzają, takie mam ostatnie sygnały. 2-3 dni trwała adaptacja tego pomieszczenia. W starostwie uruchomiono punkt informacyjny w języku ukraińskim. Można tam otrzymać pomoc w tłumaczeniu dokumentów, obsłudze spraw urzędowych czy uzyskać informacje na temat działań pomocowych. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 211 61 14.